Serdecznie Państwa witam. Dzisiejszy temat jest związany z kolejnym fałszerstwem ludzi, którzy próbują udowodnić, że Pan Jezus Chrystus nie miał racji, gdy mówił, że kto wierzy w Pana Jezusa, ma życie wieczne. Bo Pan Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Czyli z tych słów jednoznacznie widzimy, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Oraz wiemy z Pisma Świętego, że zbawienie jest niezależnie od uczynków grzesznika, czyli jest całkowicie oparte na doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli zatem zbawienie byłoby utracalne, to by oznaczało, że Chrystus nie jest doskonałą ofiarą oraz, że ta doskonała ofiara, co jest według Pisma doskonałą, raz na zawsze dokonaną ofiarą, jest niewystarczająca, jest za słaba. Wtedy oznacza to, że Chrystus umarł niepotrzebnie, no bo skoro nie wystarczy, no to po co umierał? I robi to z Boga osobę całkowicie nieskuteczną, dlatego że niepotrzebnie ofiarował swojego Syna, skoro nie wystarczy dla zbawienia jego ofiara. To po co to robił? Też mamy w tym momencie drugą linię wywyższenia człowieka. Jeżeli zbawienie jest nieutracalne, to znaczy jest oparte na dobrych uczynkach człowieka, który robi te dobre uczynki, a to oznacza, że Chrystus przyszedł niepotrzebnie na ziemię, bo jeżeli na przykład Kasia lub Zuzia może pracować na swoje zbawienie, no to Pan Jezus niepotrzebnie został ofiarowany. Bóg powinien był powiedzieć, popatrz, w XXI wieku w Polsce urodzi się taka Kasia. Naśladuj ją. Bądź jak Kasia, a dostaniesz się do nieba. I tego nie było. Dlaczego? Dlatego, że człowiek jest grzesznikiem. I grzech człowieka musiał być zgładzony przez doskonałą ofiarę Pana Jezusa. I Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty, a w ciągu 3 godzin ciemności zostały na Niego włożone wszystkie grzechy wierzących w Niego ludzi. I to doskonałe dzieło wystarczy, aby zbawienie było nieutracalne. I dlatego Pan Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Życie wieczne nigdy się nie kończy i życie wieczne nigdy się nie zaczyna. Kto wierzy w Pana Jezusa, ma to życie, które ma całkowicie pozaczasową wartość. Nie ma początku, nie ma końca. Jest życiem w obfitości. I jakiego kolejnego wersetu ci fałszerze religijni atakujący osobę Pana Jezusa przez podważanie nieutracalności zbawienia używają? Objawienie 3:5. No to jest wyjątkowa podłość. Bo mamy objawienie 3:5. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia Jego z Księgi Życia i wyznam imię Jego przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. Pan Jezus tu składa obietnicę zborowi w Sardes. Jest napisane tak, to mówi ten, który ma 7 duchów Bożych i 7 gwiazd. Znam uczynki Twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały twoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia Jego z Księgi Życia i wyznam imię Jego przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Do zborów. Czyli po pierwsze to jest skierowane do zboru i to jest zbór szczególny, Sardes. Wcześniej była mowa do zboru w Tiatyrze.
czyli a do anioła zboru w Tiatyrze napisz, to mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu, znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość twoją, i wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych. Więc widzimy jednoznacznie, że tutaj Bóg ma za złe temu zborowi w Tiatyrze, lecz mam ci za złe, że pozwalasz kobiecie Jezabel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi uprawiać szeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich, a dzieci jej zabiję. I poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Wam zaś pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mawiają szatańskich głębin, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami. I będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę i ja otrzymałem od ojca mojego, dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Czyli widzimy jednoznacznie, że Sardes, do którego te słowa objawienia 3:5, to jest stan chrześcijaństwa w czasie reformacji katolickiej. Natomiast Tiatyra to jest ten okres średniowiecznego kościoła, czyli katolicyzm i prawosławie w rozwoju takim na poziomie średniowiecza. Później przyszedł czas reformacji rzymskokatolickiej, bo tylko rzymski katolicyzm podlegał reformacji. Inna część kościoła powszechnego nie była reformowana. Reformacja dotyczy tylko i wyłącznie przypudrowania rzymskiego katolicyzmu. I te reformowane ruchy, wszystkie, które powstały, czyli pudrowanie rzymskiego katolicyzmu, skończyły się tym, że Pan Jezus do tego poprawionego rzymskiego katolicyzmu mówi tak, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Oni się zaczęli ładnie nazywać. W odróżnieniu od sekty rzymskiej zaczęli używać terminów zupełnie innych, tak? Czyli, że oni tutaj są poprawioną wersją rzymskiego katolicyzmu, czyli no, lepsi są. Ale wyrok Boży jest jednoznaczny, że znam uczynki twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Gorzej niż w Tiatyrze, gdzie w Tiatyrze jest pełno pochwał, jedynie jest nagana za to, że pozwalano niewieście Jezabel nauczać. Oczywiście rzymski katolicyzm też jest tutaj karcony, ale są tam dalej ludzie, którzy nie poznali głębin szatańskich, których Pan Jezus uznaje za swoich. Natomiast Sardes, ta grupa dostaje obietnicę. Ta obietnica brzmi, masz w Sardes kilka osób, bardzo niedużo, kilka, które nie skalały swoich szat. Więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Czyli widać jednoznacznie, oni uwierzyli w Pana Jezusa i wtedy została im przypisana sprawiedliwość Chrystusa i przez to, że uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, są nazywani tymi, którzy nigdy nie zgrzeszyli. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe. A kto to jest zwycięzca? Słowo Boże mówi wyraźnie, że zwycięzca w 1 Jana, 5 rozdział, 4 werset. Ten sam pisarz, który pisał objawienie. Dlatego to jest to samo słownictwo. 1 Jana, 5 rozdział, 4 werset. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. Czyli pośród tych przypudrowanych rzymskich katolików, nazywanych reformacją katolicką, czasami protestancką, chociaż protestantyzm nigdy nie był reformowany.
jeśli już chcemy używać terminologii ścisłej, to reformacją protestancką są ruchy obecne, czyli że lesbijka zostaje pastorem, albo udzielanie związków małżeńskich człowieka z kozą. To jest poprawiona wersja protestantyzmu. Natomiast to, o czym mówi Sardes, to jest reformacja rzymskokatolicka, czyli poprawiony trochę stan Tiatyry, ale ludzkimi środkami. Więc tutaj zwycięzca to jest ten, kto uwierzył, że Jezus jest Synem Bożym. I ten, kto uwierzył, że jest Synem Bożym, jest właśnie tutaj uznawany za zwycięzcę. I ta obietnica jest znamienna. Jeżeli teraz weźmiemy pod uwagę ten werset, zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia Jego z Księgi Życia i wyznam imię Jego przed moim Ojcem i przed Jego aniołami, to przecież tu nie jest powiedziane nic o wymazaniu, tylko o niewymazaniu. Obietnica dla każdego, kto wierzy, jest taka, że nie będzie wymazany. I tutaj jest wyraźnie powiedziane, że zwycięzca zostanie przyobleczony w szatę białą i nie wymarzę imienia Jego z Księgi Żywota i wyznam imię Jego przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. I tutaj jest też bardzo ważne, żeby pamiętać, co jest dziełem Bożym. Dziełem Bożym jest uwierzyć w Tego, którego On posłał, mówi Jan 6:29. A więc, jeżeli ktoś uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, to jest zwycięzcą. Jeżeli jest zwycięzcą, to jego imię nie będzie wymazane z Księgi Żywota i to jest jednoznaczne. Natomiast ci fałszerze zapominają o poważnej zasadzie. Nie można wyciągać z informacji, że czegoś nie będzie, że coś będzie. Na przykład rozmawia dwóch ludzi, którzy boją się, że jeżeli na przykład dokonają przestępstwa w Polsce, to dostaną karę śmierci. I jeden z tych przestępców mówi, bo to przestępcy byli, że nie bój się, w Polsce nie dostaniesz kary śmierci. No więc z tych słów nie wolno wyciągać wniosku, że kara śmierci w Polsce istnieje, tylko jest prosty komunikat. Nie dostaniesz kary śmierci. I tutaj Pan Jezus po prostu przypomina, że z Księgi Życia się nie da nikogo wymazać z Księgi Życia Baranka. Jeżeli to odnosi się do Księgi Życia Baranka. Więc jeżeli jest to odniesienie do Księgi Życia Baranka, to z Księgi Życia Baranka nikt nie zostanie nigdy wymazany. Jest też Księga Życia, która jest spisana po założeniu świata i z tej da się wymazać, ale tutaj nie jest powiedziane nic więcej, jak ta obietnica nie wymarzę z Księgi Życia. Więc może zerknijmy do tych miejsc, które opisują Księgi Życia. Pierwsze miejsce, które jest, to jest Daniela 12:1-2. Daniela 12:1-2. Co najmniej są dwa typy ksiąg życia, a być może są nawet trzy. Jeden z nich jest przed założeniem świata spisana księga, z tej się nie da wymazać. I jest też księga, która została spisana po założeniu świata, to z tej się da wymazać. Księga Życia, z której da się wymazać. Ta druga księga ma zupełnie inny charakter. Ona nie dotyczy zbawionych, tylko dotyczy tych, którzy żyją. I nawet jest wiele takich miejsc. Dobrze, to teraz w owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu, czyli Izraela. A nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu.
W owym to czasie wybawiony będzie Twój lud, czyli Izrael, każdy, kto jest wpisany do Księgi Życia. Czyli widzimy, że są tutaj ludzie z Izraela, którzy są wpisani do Księgi Życia. I ten fragment nie mówi nic, czy można wymazać z Księgi Życia, czy nie można wymazać z Księgi Życia. Po prostu mówi, że będą wybawieni ci z Izraela, którzy są wpisani do Księgi Życia. Kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się jedni do życia wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Czyli tutaj widoczny jest ten moment sądu, który jest związany z białym sądem, tak? I teraz co się dalej dzieje? Dalej kolejne miejsce, które mamy, to jest z 2 Mojżeszowej 32:32. Druga Mojżeszowa 32:32. Jest tutaj pokazane rozmowa między Bogiem a Panem. Wrócił wtedy Mojżesz do Pana i rzekł: oto lud ten popełnił ciężki grzech, bo uczynili sobie bogów ze złota. Teraz racz odpuścić ich grzech, lecz jeżeli nie, to wymaż mnie ze swojej księgi, którą napisałeś. I rzekł Pan do Mojżesza: tego, kto zgrzeszył przeciwko mnie, wymarzę z księgi mojej. Czyli generalna zasada dotycząca tej księgi, która tutaj jest wspomniana, ona nie jest nazwana, jest napisane księga, którą napisałeś. I jest powiedziane, że z tej księgi da się wymazać. I o tym, że da się te księgi potem odczytać w czasie sądu, mamy napisane w Objawieniu 20 rozdział. I widziałem 20 rozdział od 11 wersetu. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. Umarłych, nie żywych. Umarłych, stojących przed tronem. I księgi zostały otwarte, również inna księga, księga życia została otwarta. Czyli widzimy księgi, liczba mnoga zostały otwarte. Również inna księga, odróżniająca się od tego, inna księga, księga życia została otwarta i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Czyli widzimy jednoznacznie, że w czasie tego sądu jest pokazane, że te księgi będą używane, tak? I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali i byli osądzeni każdy według czynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognistego. Jest to sąd, na którym nie będzie ani jednego chrześcijanina. Dlatego, że Pan Jezus powiedział, że kto wierzy w Pana Jezusa, nie stanie przed sądem. Czytamy o tym wyraźnie w Ewangelii Jana. 3:16. Trzeci rozdział, 16 werset. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Czyli widzimy wyraźnie, że na tym sądzie, gdzie będą te księgi otwarte, nikogo z chrześcijan wpisanych do księgi życia baranka nie będzie. A więc
Nawet jeżeli kogoś w tej księdze by w cudzysłowie z chrześcijan nie było, to go i tak tam nie będzie na sądzie, więc nie będzie jak go wrzucić do jeziora ognia, bo on już będzie w niebie z Chrystusem. I powtórzona jest ta rzecz, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży ciąży nad nim. I odnośnie obietnicy dotyczącej tego, że chrześcijanin ani jeden nie stanie na sądzie, jest jeszcze 5 rozdział, 24 werset. Znowu słowa Pana Jezusa, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do życia. Widzimy? Więc na tym sądzie, gdzie będą te księgi otwarte, ani jeden wierzący w Pana Jezusa się nie znajdzie. Kto wierzy w Pana Jezusa, nie stanie przed sądem. Taka jest gwarancja. Więc jednoznacznie widać, że to otwarcie księgi życia jest tam albo pro forma, albo chodzi o tą księgę, te księgi otwarte, o tą księgę, która tutaj przez Mojżesza jest wspomniana i przez Pana, że tego, kto grzeszy, kto zgrzeszył przeciwko mnie, wymarzę z księgi mojej. Natomiast tego, kto zgrzeszył przeciwko mnie, wymarzę z księgi mojej, nie można zastosować do żadnego chrześcijanina, dlatego że kto uwierzył w Pana Jezusa, w tym momencie wszystkie grzechy chrześcijanina są złożone na Pana Jezusa. Na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności wszystkie te grzechy są na Panu Jezusie i ani jeden grzech nie zostaje na chrześcijaninie. Czyli nawet gdybyśmy chcieli zastosować te słowa do chrześcijanina, to się nie da, bo z punktu widzenia tych słów, każdy, kto zgrzeszył, to Bóg chrześcijan traktuje, jakby nigdy nie zgrzeszyli. Każdy, kto wierzy w Pana Jezusa, jest traktowany tak, jak gdyby nigdy nie zgrzeszył, dlatego że to Jezus stał się grzechem za każdego chrześcijanina. Więc jeżeli każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa, ma swoje grzechy zgładzone w przypadku, gdy Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty, to ten fragment jest dla chrześcijanina tylko informacją techniczną, że są tacy, którzy za grzechy zostaną wymazani z tej księgi, natomiast nie dotyczy to chrześcijan. Kolejne miejsce, Psalm 69, 29. Psalm 69, 29. Niech będą wymazani z księgi życia, a ze sprawiedliwymi niech nie będą zapisani. Czyli widzimy, że tu jest wspomniany dokument o nazwie Księga Życia. I w tym dokumencie, wynika z tego fragmentu, są zapisani sprawiedliwi. Sprawiedliwi na podstawie orzeczeń zakonu. Jest to Księga Życia napisana po założeniu świata. Po założeniu świata spisana została księga, z której da się ludzi wymazać. Natomiast chrześcijanie są wpisani do Księgi Życia Baranka, która została zapisana przed założeniem świata. Przed założeniem świata albo od założenia świata już w tej księdze się wszystkie imiona chrześcijan znajdują. Zatem widzimy jednoznacznie, że to jest jednoznacznie różny dokument. Jeden dokument to jest taki, w którym można korygować zapisy, drugi nie można w nim korygować zapisów, bo został spisany od założenia świata, przed założeniem świata, od założenia świata. Jest to całkowicie inny dokument. A po założeniu świata spisany dokument podlega korektom. Kolejne miejsce, które odnosi się do tego, to jest objawienie Jana, 20 rozdział, 12 werset. Już go wspominaliśmy dzisiaj. I widziałem umarłych wielkich i małych,
stojących przed tronem i księgi zostały otwarte, również inna księga, księga życia została otwarta i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Czyli widzimy, że tu stoją na sądzie umarli, a chrześcijanie są ożywieni w Chrystusie. Są żywi, mają życie wieczne, więc żaden chrześcijanin tam nie będzie stał. I 15 werset, jeżeli ktoś z tych umarłych nie był zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognistego. Oczywiste, że żaden z tych umarłych nie był zapisany w księdze życia. To jest po prostu oczywista sprawa. Tylko chrześcijanie są w księdze życia, która tu jest wspomniana na zapisaniu. I kolejna rzecz. Filipian 4, rozdział 3, werset. Filipian, rozdział 4, werset 3. Proszę cię także, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Życia. Znowu nie jest wspomniane, jaka to jest Księga Życia, ale ponieważ to jest słowo na gruncie chrześcijańskim, podejrzewać możemy, że chodzi tutaj o Księgę Życia, która dotyczy Księgi Życia Baranka, czyli tej, która została przed założeniem świata albo od założenia świata już. Zapisy były znane, nie były poprawiane po założeniu świata. Kolejne miejsce to jest Hebrajczyków 12:23. Tutaj nie pada termin Księga Życia, ale pokazuje, że są zapisani w niebie. 12:23. I zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie. Czyli widzimy, że jest pewna grupa, którą nazywamy tutaj pierworodnymi, którzy są zapisani w niebie. Chrześcijanin jest częścią nowego stworzenia. Jest zaliczany właśnie do tej grupy pierworodnych. Kto uwierzył w Pana Jezusa, staje się zapisany w niebie albo ujawnia się jako zapisany w niebie, bo zapis w niebie jest już przed założeniem świata. Od założenia świata już ten zapis tam widnieje. Więc jednoznacznie każdy, kto uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, jest wolny od potępienia sądu. Nie stanie przed sądem. Jest w Księdze Życia Baranka, z której nie da się usunąć jego imienia. I Hebrajczyków 12:23 tylko to potwierdza. Objawienie 13:8. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w Księdze Życia Baranka, który został zabity. Czyli widzimy, tutaj jest pełna nazwa tej księgi. I oddadzą pokłon temu człowiekowi grzechu, temu posągowi, oddadzą wszyscy mieszkańcy ziemi, czyli ziemianie, a chrześcijanie są niebianami. Nasza ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ziemskie sprawy nas w ogóle nie interesują. Jesteśmy ambasadorami bożymi i jako tacy nie mamy się wtrącać w sprawy tego świata. I tutaj widzimy jednoznacznie, że każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w Księdze Żywota Baranka. Czyli nikt z chrześcijan nie odda tego pokłonu. Nikt. Tutaj jest wyraźnie to pokazane. Czyli jeżeli ktoś w czasie wielkiego ucisku nawróci się do Pana Jezusa, uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, to on nie odda tego pokłonu. Bo chrześcijan jako kościoła już nie będzie w czasie wielkiego ucisku, bo przed uciskiem zostaną zabrani na powietrze, aby być zawsze z Panem. I to stanie się szybciej niż w okamgnieniu. Albo w okamgnieniu. Objawienie
17:8. Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani i pójdzie na zatracenie. Czyli widać, że chodzi o cesarstwo rzymskie, które było, ale potem go nie było, a potem znowu się pojawi pod koniec czasu. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie. Czyli jednoznacznie widzimy tutaj wspomniane o tym, że jest księga życia zapisana od założenia świata. Czyli ci, którzy nie byli w tej księdze, to się zdziwią. Dziwne, no nie? I teraz jeszcze objawienie 21-27. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota baranka. Do miasta wejdą ci, którzy są zapisani w księdze żywota baranka. Przejrzeliśmy już większość, a być może wszystkie. Moim celem było, aby przejrzeć wszystkie, ale może jakieś przeoczyłem miejsce z Biblii, gdzie o księdze życia jest cokolwiek napisane. I teraz, jeżeli tak, to tutaj mamy powiedziane wyraźnie, że zwycięzca, czyli ten, kto wierzy w Pana Jezusa, z tego Sardes, czyli zreformowanego katolicyzmu, ten, kto wierzy w Pana Jezusa, nie będzie wymazany z Księgi Życia. To jest po prostu przypomnienie gwarancji, które ma każdy chrześcijanin. Nie bój się, malutkie statko. Upodobało się Ojcu dać wam królestwo. Pan Jezus tak powiedział do uczniów. Nie powiedział, że mogą ten statut stracić królestwa, tylko im przypomniał, że to królestwo należy do nich. I Pan Jezus zawsze zaczynał każdą wypowiedź pocieszającą od słów w stylu pokój wam albo zapewnienie różnego rodzaju. I tu jest kolejne zapewnienie, że kto uwierzy w Pana Jezusa, to jego imię nie będzie wymazane z Księgi Życia. Nie ma w ogóle takiej opcji, żeby z Księgi Życia było wymazane imię kogoś, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, gdyż jego wszystkie grzechy są już zlikwidowane, są położone na Panu Jezusie, gdy on był w 3 godzinach ciemności na krzyżu Golgoty. Czyli grzech nie może być taką podstawą. Można by ewentualnie na sądzie wyegzekwować potępienie chrześcijanina, ale on się na sąd nie wybiera. On na sądzie nie stanie, bo Pan Jezus powiedział, że kto wierzy w Pana Jezusa, nie stanie na sądzie. Jest mnóstwo zapewnień, zabezpieczeń dla chrześcijanina i nie da się z objawienia 3:5 wyciągać z obietnicy nie wymarzę zagrożenia, że wymarzę. Ten oszust religijny, który użył tego fragmentu, powiedział, że jego zdaniem zbawienie można stracić, jak się przez długi czas trwa w grzechu. Ja go zapytałem, ile to jest długi czas? Nie chciał mi tego zdefiniować, ale powiedział, że na pewno dłużej niż miesiąc. I wyłania się teraz obraz takiego chrześcijańskiego, w cudzysłowie, stylu życia według utracalnika, tego oszusta religijnego. Czyli się taki gość tarza w błocie, bluźni Bogu przez miesiąc, nie dłużej niż miesiąc, miesiąc. Potem obłudnie przychodzi niby do Boga się pojednać, odzyskuje zbawienie. Potem znowu tarza się w błocie jak świnka przez miesiąc. Potem znowu wraca do Boga, udaje umytą świnkę. Potem znowu, jak pies, który zjada to, co zwymiotował, zjada to wszystko, co zwymiotował, przez miesiąc, nie dłużej. Potem wraca jako pies, który zwymiotował to wszystko,
No, psy są fajne, można pogłaskać. Prosiaczki też są już coraz częściej w domach trzymane jako zwierzątka domowe. Też widocznie da się jakoś to polubić. I potem wraca znowu do błota albo do tego, co zwymiotował. To nie jest nic wspólnego z życiem chrześcijańskim. Czytaliśmy w Hebrajczyków 6 rozdział od 4 do 6, że ci, którzy porzucają drogę Bożą, nie da się ich ponownie przywrócić, bo oni sami w sobie krzyżują ponownie Syna Bożego i wystawiają ofiarę Pana Jezusa na urągowisko i osobę Pana Jezusa na pośmiewisko. Więc nie ma takiej drogi w ogóle. Albo ktoś jest zbawiony, jest na zawsze zbawiony, nie traci zbawienia nigdy, żaden grzech nie jest w stanie. Albo jeśli zbawienie jest utracalne, to traci się zbawienie natychmiast, gdy choć przez milisekundę nie jest się doskonałym, jak Ojciec Niebieski doskonały jest. Przypomnę to miejsce. Skazania na górze. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, za co możesz pójść do piekła, to kazanie na górze o tym mówi, czyli Mateusza, 5-6 rozdział. Mateusza, 5 rozdział i 6 rozdział. I tutaj końcówka tego 6 rozdziału. Czy piątego? Piątego. Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Jest to przykazanie Pana Jezusa. Jeśli nie jesteś doskonały, jak Ojciec niebieski doskonały jest, zasłużyłeś tą twoją niedoskonałością na piekło. Jeśli nie jesteś doskonały, jak Ojciec niebieski doskonały jest, to ten grzech powoduje, że zasługujesz na piekło. Straszne słowa, prawda? Przeczytaj sobie Mateusza 5 i 6 rozdział, za co tutaj człowiek jest wysyłany przez Pana Jezusa do piekła. I 5 rozdział dotyczy właśnie takich kwestii. I wyraźnie jest powiedziane, na przykład 21 rozdział 5, 25 werset 5 rozdziału, a w zasadzie 20. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Czyli jeśli nie będziesz lepszy niż faryzeusz i uczony w piśmie, to idziesz do piekła, nie wejdziesz do Królestwa. To ma do powiedzenia kazanie na górze. A apostoł Paweł opisuje jako faryzeusz, jaki był beznagany. I to było za mało, żeby wejść do nieba. I tutaj wyraźnie, na przykład 21 werset. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł, głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Powiedziałeś komuś, że jest głupi? Idziesz w ogień piekielny. Do piekła. Za wyzwisko. Chyba, że twoje grzechy zostały zgładzone na doskonałej ofierze, przez doskonałą ofiarę Pana Jezusa na krzyżu Golgoty. Chyba, że twoje wszystkie grzechy zostały włożone na Chrystusa, Pana Jezusa. To jeżeli zostały włożone, to wtedy są zgładzone raz na zawsze. Jesteś nieutracalnie zbawiony przez to, że uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa. Raz na zawsze. Dziękuję Państwu za uwagę. Nie dajcie się zwodzić różnym dziwnym koncepcjom. Zawsze czytajcie Biblię, Słowo Boże. Dookoła tego fragmentu, który różni zwodziciele używają, żeby was okłamać. Wasza dusza jest zbyt cenna, żeby dawać się oszukiwać. Czytajcie Biblię. Jeśli nie masz Nowego Testamentu, zachęcam do nabycia go gdzieś. Jeśli masz z tym kłopot, napisz do mnie. Jakiś wolny egzemplarz Nowego Testamentu powinienem mieć dla ciebie. Więc 739 089 088.
To jest telefon, na który możesz SMS-em wysłać informację, że potrzebujesz Nowego Testamentu. Możesz też zadzwonić, porozmawiamy na temat Biblii. Także czytaj.biblie@onet.pl. Możesz pisać e-mailem. Możesz też napisać pocztą tradycyjną CMS-Pocztowa328 50950 Wrocław 68 albo czytaj Biblię-31 63500 Ostrzeszów. Z Bogiem.